Według Grzmoty to jedna z tych bajek, które można określić mianem tych wyjątkowych. Z pewnością przedstawiają całkiem ciekawą historię i raczej większość z was zna tę bajkę. Pewnie dlatego obejrzeliście ten film. A w dzisiejszym materiale przejdziemy przez wszystkie odcinki pierwszego sezonu, od odcinka pierwszego do odcinka 20, żeby podsumować i wyjaśnić całą fabułę pierwszego sezonu Wodok Grzmotów Małych, a w następnym odcinku najpewniej rzucimy okiem także i na sezon drugi. Tak więc lepiej zapnijcie pasy, ponieważ przed wami jedna z bajek dzieciństwa, zdecydowanie. Także hej, tutaj Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym tak robimy to, wyjaśniamy całą fabułę od samego początku do samego końca pierwszego sezonu Wodogrzmotów Małych, więc na pewno będzie super. Nie zacznie, wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko już zaczynajmy. Tak jest, Wodogrzmoty Małe rozpoczynają się od, no cóż, odcinka pierwszego o nazwie Uwięziony Turysta. I w jego trakcie poznajemy głównych bohaterów serialu, czyli rodzeństwo, Dippera i Mabel Pines. Oboje mają po 12 lat i oboje również urodzili się 31 sierpnia 1999 roku, czyli w ostatni dzień wakacji. Smutno. Tak więc na samym początku tego odcinka bohaterowie uciekają przed jakimś potworem, ale do końca nie wiadomo, o co chodzi, wobec czego akcja cofa się do przeszłości, do momentu, kiedy nasza dwójka przybywa na wakacyjny wyjazd. Otóż rodzeństwo swoje wakacje spędzi w tytułowych Wodogrzmotach Małych u swojego wujka Stanka, inaczej Stanleya Pinesa. Stanek jest typem gościa, który prowadzi pułapkę dla turystów. Miejsce znane jako Tajemnicza Chata, która jest takim jakby muzeum, do którego możesz sobie przyjść i pozwiedzać. I generalnie wydaje się to być naprawdę mega fajnym miejscem, aczkolwiek poza tym, że jest to miejsce dla turystów, to sama chata także skrywa pewne tajemnice, o których dowiecie się trochę później. Zasadniczo już za chwilę dowie się o nich Dipper, ponieważ w trakcie wężenia po okolicy udaje mu się odnaleźć tajemniczą, starożytną książkę oznaczoną numerem 3. I oczywiście będzie to bardzo ważny przedmiot fabularny, aczkolwiek w międzyczasie Mabel w tym miejscu twierdzi, że rozpocznie nowy rozdział swojego życia i wreszcie znajdzie chłopaka. I jak się okazuje, udaje się jej to. Od teraz Mabel spotykać będzie się z tajemniczym Normanem i wszystko byłoby chyba w absolutnym porządku, gdyby nie fakt, iż postać łudząco przypominająca Normana została opisana jako coś niebezpiecznego w książce, którą właśnie odnalazł Dipper. I z zapisków, które się tam znajdują, Dipper stwierdza, że Norman to tak naprawdę zombie. I przez następny czas Dipper śledzi parę i stara się odnaleźć wszelkie dowody, na podstawie których mógłby stwierdzić, że to naprawdę jest zombie, aż ostatecznie rusza Mabel na ratunek. Jednak okazuje się, że Norman to nie zombie. Norman to nawet nie jest jedna osoba. W rzeczywistości jest to piątka krasnoludów, którzy chcą uczynić Mabel ich nową królową. Kiedy ta dowiaduje się tego i nie zgadza się, ci postanawiają ją porwać. W oryginalnej wersji to są gnomy, ale w polskiej krasnoludy, ale niech będzie. Ostatecznie Dipper rusza jej na ratunek i wskutek kolejnych wydarzeń wszystko prowadzi do sceny z początku odcinka, kiedy są gonieni przez gigantycznego krasnoluda złożonego z innych mniejszych krasnoludów. Aczkolwiek ostatecznie sytuacja zostaje opanowana, kiedy król krasnoludów zostaje nastraszony dmuchawą do liści. Wiadomo, jak to brzmi. Aczkolwiek odcinek kończy się w naprawdę słodki sposób, kiedy bliźniaki mówią sobie, że na podstawie tego, co jest napisane w książce, ci nie mogą ufać nikomu innemu, tylko mogą polegać na sobie. I to prowadzi nas do drugiego odcinka. Jednakże, nim przejdziemy dalej, musimy opowiedzieć sobie kilka słów o tej książce, ponieważ to będzie dosłownie centralny element fabularny całej reszty serii. Otóż jak się okazuje, sama książka została spisana wiele lat temu przez nie wiadomo kogo. Kogoś, kto bardzo uważnie obserwował miasto. Sam stwierdził, że ktoś go obserwuje, że nie czuje się tutaj bezpiecznie i że musiał schować, zakopać tę książkę, żeby ten ktoś jej nie odnalazł. Ponadto sam stwierdza, że w mieście nie można ufać dosłownie nikomu. A ponadto w książce tutaj opisał wszelkie paranormalne byty, które mieszkają w tym mieście. Ale jeszcze zanim to, pod sam koniec odcinka otrzymujemy małą poszlakę względem wujka Stanka, który ukrywa coś, zajmuje się czymś, wie coś więcej, czego my jeszcze nie wiemy, ale dowiemy się najpewniej za 20 odcinków, albo na ich przestrzeni. Drugi odcinek, czyli Legenda o potworze z jeziora, jest dość szczególny i już za chwilę powiem wam dlaczego. Generalnie wszystko zaczyna się od tego, iż wujek Stanek postanawia spędzić trochę więcej czasu z dzieciakami, aby poznać ich trochę lepiej, i zabiera ich na wielki dzień łowienia ryb nad okolicznym jeziorem. Problem jednak leży w tym, iż dzieciaki są dużo bardziej zainteresowane opowieściami,
starego McGucketa, który opowiedział im o potworze żyjącym w tym jeziorze. Generalnie prawie cała reszta postaci, w tym chociażby wujek Stanek, mają to totalnie gdzieś, aczkolwiek rodzeństwo ma na to trochę inny punkt widzenia, wobec tego razem z Susem, czyli z ziomkiem, który pracuje w tajemniczej chacie, generalnie taki spoko typ. I zaczynają oni poszukiwać potwora z jeziora. I w końcu im się to udaje, w sensie odnalezienie potwora. Następnie rozpoczyna się ucieczka, rodzeństwo ucieka przed potworem, który ostatecznie zostaje tak jakby pokonany w pewnej jaskini i okazuje się, że tak naprawdę nie był on potworem, a robotem sterowanym przez starego McGucketa, który po prostu chciał podtrzymać wierzenia w jego bajeczkę. A tak w sumie trochę bardziej to chciał, aby jego syn zwrócił na niego uwagę. Swoją drogą, jak on to zbudował. Ostatecznie wszystko kończy się szczęśliwie, ponieważ rodzeństwo postanawia wreszcie spędzić więcej czasu ze swoim wujkiem. Odcinek ten jest szczególny z kilku powodów. Przede wszystkim spójrzcie na tego łysego gościa, który pojawił się już wcześniej i on będzie ważny później. A po drugie, to jest dokładnie ten odcinek, z którego pochodzi ten słynny kadr, który też kiedyś swoją drogą powielałem, sugerujący, że tutaj rodzeństwu przyglądał się Slenderman. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie fake stworzony przez fanów, ale naprawdę mega uroczy i swoją drogą ludzie naprawdę w niego uwierzyli. A pod sam koniec odcinka widzimy nawet prawdziwego potwora, o którym mowa było od początku. Może spotkamy go później. Następnie rozpoczyna się trzeci odcinek, czyli Łowcy Głów. I wszystko zaczyna się od tego, iż Sus odnajduje starą kolekcję figur woskowych, totalnie zapomnianą i zamkniętą w odosobnionym pomieszczeniu, a Mabel nawet tworzy woskową figurę wujka Stanka. No i przez pierwszy dzień faktycznie zaczynają coś robić dookoła tego, aż w końcu idą spać i nad ranem okazuje się, że ktoś ukradł głowę woskowego Stanka. Wówczas pojawia się kolejna tajemnica, mianowicie kto to zrobił. I po trochę dłuższym śledztwie okazuje się, że stoją za tym figury woskowe, które są teraz złe za bycie źle traktowanymi przez wiele lat. Dokładniej przez zamknięcie w tym miejscu na długi czas. I teraz te chcą się zemścić, odcinając głowę prawdziwego Stanka. I rzecz jasna, na tym etapie się im to nie udaje, być może udaje mi się później. Ostatecznie wszystko kończy się tym, iż lider figur woskowych, czyli woskowy Sherlock Holmes, zostaje wyprowadzony na słońce, a następnie topi się. Oczywiście wcześniej doszło także do pewnej walki, generalnie tamci zostali pokonani, wszyscy znowu żyli długo i szczęśliwie, aczkolwiek do momentu, kiedy okazuje się, że jedna z figur woskowych wciąż żyje, a dokładniej głowa tej postaci, która podgląda pańców po tym wszystkim i planuje zemstę, tylko najpierw musi sobie ogarnąć ucho, bo szczur mu je odgryzł. Smuteczek. Następny odcinek, odcinek czwarty o okropnym polskim tytule Ręka, która kołysze Mabel, wprowadza najbardziej irytującą postać do całego serialu, czyli Gideona. Gideon. To jest tak wkurzająca postać, że ja nie wiem. Generalnie nawet w angielskiej wersji jest całkiem denerwujący, ale nie tak jak w polskiej. W sensie nie wiem, jakim cudem ktoś mu podłożył głos w ten sposób, ale... No ale z czasem się człowiek do tego przyzwyczai. Jest to typ, który jest głównym wrogiem wujka Stanka i w trakcie tego odcinka postanawia poderwać Mabel, zapraszając ją na różne randki i tak dalej. Aczkolwiek ostatecznie nic z tego nie wychodzi, ten zaczyna się mścić na Dipperze i Mabel rzuca na Dippera jakiś czar. Nie powiem tego ponownie. Za pomocą jego amuletu wyglądającego jak to oko doktora Strange'a. No aczkolwiek ostatecznie Gideon zostaje pokonany, przynajmniej na ten moment, i pod sam koniec odcinka widzimy, że ten ma jeszcze jakieś plany, a dodatkowo ma księgę. Dokładnie taką samą, jaką znalazł Dipper, tylko że ten ma tą z numerem 2, więc z całą pewnością jeszcze w przyszłości tego użyje. I tego możecie być pewni, ponieważ Gideon jest tutaj głównym złym w tym serialu. Bynajmniej w pierwszym sezonie, kiedy odpaliłem sobie te odcinki po wielu latach, od kiedy oglądałem, jak miałem z 8 lat, on jest tak irytujący. Ja nie wiem, kto mu podkładał głos i w ogóle, ale... Dlatego się nie da słuchać, naprawdę. Ale no wtedy nie zwracałem na to uwagi. W tym samym odcinku poznajemy jeszcze ojca Gideona, który nie jest tak irytujący jak on, ale i tak te obie postacie ostatecznie sprowadzają się do praktycznie tego samego, czyli bycia przeciwieństwem pańców, antypańsami.
Następnie akcja ma odcinek 5, czyli niekonwencjonalny sklep, który wprowadza pewną ważną rzecz, a mianowicie Dipper zaczyna podkochiwać się w Wendy, czyli w sporo starszej od niego dziewczynie pracującej w tajemniczej chacie. Na przestrzeni tego odcinka ten bardzo się do niej przykleja i wraz z nią i z jej przyjaciółmi wybierają się właśnie do tytułowego sklepu, który jest szczególny dlatego, iż został zamknięty przez policję, ponieważ jego właściciele zostali w środku zamordowani. Jak możecie się już spodziewać, na przestrzeni tego odcinka ich duchy powracają na miejsce i zaczynają straszyć bohaterów. Ostatecznie natomiast wszystko powraca do normy. Duchy okazują się nie być takie złe, jak się wydawało na samym początku i puszczają bohaterów wolno, a w wyniku całej tej sytuacji i Dipper pokazał się jako naprawdę odważny chłopiec, Wendy nabrała do niego więcej szacunku, co najpewniej rozwinie się w kolejnych odcinkach, o których opowiemy sobie następnie. I w ten oto sposób dochodzimy do odcinka 6, czyli Dipper kontra męskość, który zaczyna się od tego, iż Dipper, chcąc wygrać darmowe naleśniki, korzysta z testera męskości, który jednak do końca właściwego, czy tam zadowalającego wyniku nie podaje, wobec tego ten stwierdza, że chce stać się bardziej męski. Następnie ucieka do lasu, a tam spotyka potwora znanego jako Męskotur, który ma nauczyć go męskości. Następnie Dipper poznaje całe plemię męskoturów, a później przechodzi przez rozmaite próby, aż w końcu dochodzi do ostatniej, czyli próby, w której Dipper ma pokonać Multimisia, czyli misia o wielu głowach. Ostatecznie udaje mu się go pokonać i wówczas ma uciąć jedną z jego głów, aczkolwiek okazuje się, że miś lubi tą samą piosenkę co on, wobec czego ten wraca do plemienia męskoturów, twierdząc, że nie będzie tego robił, wobec czego ci uznają go za niemęskiego, ale na sam koniec odcinka wujek Stanek stwierdza, że podjęcie swojego własnego ruchu, zrobienie decyzji, która nie jest popularna, często jest bardziej męskie niż cokolwiek innego i wszystko ponownie kończy się bardzo pozytywnie. Mianowicie wujek Stanek zaprasza swoją crush na randkę, mianowicie leniwą kluchę, a Dipperowi wyrasta pierwszy włos na klacie. I tak szybko jak się pojawia, tak szybko go traci. I w ten oto sposób przenosimy się do odcinka 7, czyli do podwójnego Dippera, na przestrzeni którego Stanek robi imprezę w tajemniczej chacie, a rodzeństwo odnajduje maszynę do kopiowania, kserokopiarkę czy coś, która potrafi ponadto klonować ludzi. I na przestrzeni tego odcinka Dipper klonuje samego siebie i to nie raz, a kilkanaście razy, wobec czego pod sam koniec mamy tutaj kilkanaście klonów Dippera, którzy chcą pokonać oryginalnego Dippera, bo z jakiegoś względu im się on nie za bardzo podoba. Generalnie jego plan jest taki, iż podczas imprezy jednocześnie chce spędzić dużo czasu z Wendy, a także zrobić wszystkie swoje obowiązki, do czego przydatne jest klonowanie się coraz bardziej. W końcu klony zaczynają się buntować i dochodzi do kolejnego starcia. W międzyczasie Mabel spotyka nowych przyjaciół, w sensie te dwie dziewczyny, i również jest na tej imprezie, gdzie tak zyskuje respekt plus, pokonując najpopularniejszą dziewczynę w mieście w pojedynku tanecznym. Generalnie mówią na nią Pacyfika Północna, jakby się nie dało zrobić głupszych imion, naprawdę. No i w międzyczasie wszystkie klony Dippera znikają, bo zostają polane masowo wodą, więc dochodzi do masowej anihilacji klonów Dippera. Dokładnie. No i okej, to był kolejny z tych odcinków, które za bardzo nie budują lore całej serii. Może poza tym, że w odcinku pojawiła się ta cała Pacyfika Północna, która później jeszcze wróci kilka razy, no ale do końca loru to nie tworzy aż tak, jakbyśmy chcieli. To natomiast zmienia się w odcinku 8, gdzie poznajemy prawdę na temat założyciela miasta Gravity Falls, czytaj Wody Grzmotów Małych. Generalnie wszystko zaczyna się od Dnia Pioniera, kiedy wszyscy w jakiś sposób muszą odtworzyć to miasto, aby wyglądało dokładnie w taki sposób jak za dnia, kiedy zostało założone. W tym odcinku dowiadujemy się chociażby, iż Pacyfika jest prawnuczką założyciela tego miasta, a dodatkowo ponownie wyśmiewa Mabel, stając do niej w opozycji, a Dipper wobec tego w swoim dzienniku numer 3 wyczytuje, że to nie do końca rodzinka Northwestów, czytaj północnych przed laty, założyła Gravity Falls, więc ten zaczyna badać tę sprawę i faktycznie okazuje się, że miał w tym sporo lat. Sporo racji. Ostatecznie okazuje się, iż osobą, która założyła Wodogrzmoty Małe, był 8 i pół prezydent Stanów Zjednoczonych, Quentin Tremblay, który był tak głupi, że wszystkie wzmianki na temat jego istnienia, całej jego historii zostały wymazane i zupełnie nikt o niej nie pamięta.
Ostatecznie po tym, jak pozbawiono go władzy, ten założył wodogrzmoty małe, po czym zakarmelizował się wielkiej bryle karmelu, twierdząc, że utrzyma go to przy życiu. Ostatecznie okazuje się, że coś lub ktoś stanowczo nie chce, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział, wobec czego bliźniaki zostają aresztowani czy coś, aresztowane. Aczkolwiek ostatecznie Trembly wychodzi z bryły karmelu i powraca. I ze sprawą jego powrotu cała ta bajeczka od Northwestów przestaje być już aktualna, nikt w nią nie wierzy, a Trembly daje bliźniakom minus 12 dolarówkę, bo za swojej kadencji wprowadził minusowe banknoty i ucieka. To jest dość głupi serial wielokrotnie, ale no niech będzie. Kolejny odcinek jest jeszcze głupszy, ponieważ mamy tutaj świnię podróżującą w czasie. Generalnie Dipper spędza czas z Wendy, aż przez przypadek uderzają baseballem w oko. Ostatecznie ten próbuje jej pomóc, aczkolwiek na miejscu pojawia się ziomek Wendy, który pomaga jej jako pierwszy, jednocześnie zaprasza ją na randkę, a Dipper jest niezwykle zazdrosny z tego powodu, o czym później ogarnia świnię, którą wygrała Mabel. Poznaję także tego łysego ziomka, na którego uwagę kazałem wam zwrócić wcześniej, ponieważ jest to podróżnik w czasie, który przybył do czasów tych obecnych dla serialu w celu łatania i naprawienia anomalii, które wówczas mają miejsce. Coś jak Miguel O'Hara, nie? Tylko Canon Eventy może zaakceptować. Generalnie łysy ma na imię Blondin, coś w ten deseń. Tak więc Dipper postanawia cofnąć się w czasie, aby naprawić to wszystko i samemu zaprosić Wendy na randkę i robi tak kilkukrotnie. Później bierze ze sobą Mabel i ostatecznie w pewnej linii czasowej, którą stworzyli, to Pacyfika wygrywa świnie, a nie Mabel, przez co później tamci muszą wracać do swojej właściwej linii czasowej, żeby Mabel miała swoją świnię jeszcze raz. I wszystko staje na tym, że wracają do tej standardowej linii czasowej. Mabel wygrywa świnię, a Dipper godzi się z faktem, że to nie on zaprosił Wendy na randkę, ale pewnie jeszcze mu się to w przyszłości uda. I wówczas ten Blendon pojawia się ponownie, rozwścieczony na bliźniaki za to, co zrobili. Mianowicie złamali cały szereg zasad postępowania, jeżeli chodzi o podróże w czasie, przez co narobili szeregu bardzo złych rzeczy, a konsekwencje będą ogromne i wówczas zostaje on aresztowany. I następnie mamy dosłowną, no nie scenę po napisach, a scenę w trakcie napisów, gdzie oskarżony i teraz musi cofnąć się do poprzednich odcinków, żeby pozbierać kalkulatory, kwiatki i resztę rzeczy, które porozrzucały bliźniaki, kiedy cofały się do wydarzeń z poprzednich odcinków. Co więcej, odcinek ten nie pokazuje nam tylko i wyłącznie przeszłości, ale rzuca także okiem bądź kamerą w przyszłość, pokazując nam tę postać. O niej póki co zbyt wiele wam nie powiem, ale mogę wam zagwarantować, że już niedługo ta postać wróci. W każdym razie przed wami Stanford. To chyba mówi wszystko. Patrząc na 9 odcinek, możecie z czystym sumieniem powiedzieć, że pewne odcinki serialu już na długo przed zapowiadają to, co będzie działo się w późniejszych odcinkach. Tak samo jak w odcinku 10 dochodzi do spięcia pomiędzy Dipperem a Robim, czyli tak jakby byłym chłopakiem Wendy, jak plus minus. Oczywiście Dipper jest na przegranej pozycji, ponieważ nie potrafi się bić i nie pobiłby kogoś starszego od siebie. O ile dałby radę pobić kogokolwiek, wobec czego poszukując zemsty udaje mu się odnaleźć cheat code, który jest wyryty z tyłu maszyny z pewną grą typu Street Fighter i korzystając z niego przenosi postać z tego tutejszego Street Fightera do życia. Przed wami Romo. Wobec czego Dipper, nie chcąc bić się z Robim, postanawia sam sprawić, żeby Romo zawalczył z Robim za niego, kłamiąc, że Robi zabił jego ojca, żeby ten miał pretekst do pobicia go. Ostatecznie po tym spięciu oboje umawiają się na solówę. Powodem tego jest, iż najpierw Robi był wkurzony na niego, chciał zadzwonić do Wendy, kompromitując go, a Dipper zepsuł mu telefon. Wobec czego ostatecznie dochodzi do ustawki, aczkolwiek Dipper nie chce się z nim bić, tylko wzywa Rambola, który chce pomścić rzekomo martwego ojca Dippera. Wobec czego dochodzi do tej walki, oczywiście Rambol wygrywa, aczkolwiek z jego strony to wygląda tak, że on musi zabić Robiego. Wobec czego rusza za nim w pościg, demolując pół miasta. Aczkolwiek ostatecznie Dipper przyznaje się, że go okłamał. Dochodzi do walki pomiędzy Dipperem a Rambol, który pokonuje go. Następnie Rambol znika, ponieważ dochodzi do game overu. A ostatecznie Dipper godzi się z Robim już po tym, jak oboje mieli się pobić, aczkolwiek ostatecznie Robiemu się trochę odechciało, kiedy zobaczył reakcję Dippera. No i generalnie pod koniec oboje są dalej pokuseni o Wendy i w sumie to tyle.
I następnie przenosimy się do kolejnego odcinka, czyli Mały Dipper, który zaczyna się od kłótni Dippera i Mabel, która wynika z tego, iż Mabel jest minimalnie wyższy od swojego brata, co staje się zapalnikiem do wyśmiewania go przez Mabel z tego powodu. Dipper jest przez ten fakt oburzony i wychodzi z domu i wtedy do akcji powraca... Czekaj, zapomniałem, jak on miał na imię. Gideon, o. Który już na samym początku odcinka planował, co złego może zrobić pańcom. I ostatecznie tak jakby wpadł na pomysł zmniejszenia ich. Później, kiedy Dipper poszukuje jakiegoś sposobu, żeby urosnąć w swoim dzienniku, dowiaduje się o magicznym kamieniu, którego światło, albo krysztale, którego światło jest w stanie zmniejszać i zwiększać rzeczy. Następnie wykopuje jego kawałek, w sensie ucina. I później przymocowuje go do latarki w taki sposób, aby jej światło na tyle dobrze działało z tym kryształem, żeby ten stał się większy. I tak robi to, aczkolwiek później wskutek pewnych wydarzeń latarka trafia w ręce Gideona, który zmniejsza i Dippera, i Mabel. Następnie tak jakby zabiera ich do słoika jako zakładników i wybiera się do tajemniczej chaty w celu zmniejszenia Stanka i... tajemniczej chaty, żeby przejąć to wszystko, przejąć wszystkie jego biznesy i ostatecznie z nim wygrać. Aczkolwiek koniec końców bliźnięta team-upują się i za pomocą łaskotek pokonują Gideona, przez co ten znowu przegrywa. Tak, mówiłem, że to bajka dla dzieci. A następnie powiększają się znów do normalnych rozmiarów z tym jednym dodatkowym milimetrem, który miała Mabel. Ponieważ wcześniej rozmawiali trochę o tym i okazało się, że wzrost to tak naprawdę jedyna rzecz, której Mabel jest lepsza od swojego brata, bo we wszystkich pozostałych kryteriach to on zawsze wygrywał. Koniec końców niszczą wspomniany kryształ, aczkolwiek okazuje się jeszcze, że SUS nie został powiększony i cały czas jest mały, ale później sobie z tym jakoś poradzą. Ostatecznie Gideon podobnie zapowiada jakąś tam zemstę, do której prawdopodobnie ostatecznie nie dojdzie i odcinek dobiega końca. Ja no żartowałem, dojdzie pod koniec sezonu. Jeszcze trochę odcinków tam zostało. Tak więc przechodzimy do następnego odcinka o nazwie Latowin. I dlaczego tak dziwnie nazywa się ten odcinek? Otóż w Gravity Fallsach Halloween jest na tyle uwielbianym świętem, że obchodzi się je także w wakacje, stąd Summerwin, Latowin. Kumacie. W praktyce najpewniej ciężko byłoby zrobić jakikolwiek Halloween special do serialu, którego akcja dzieje się w lato, a dodatkowo kiedy lore tego serialu oscyluje wokół właśnie niepokojących / paranormalnych tematów. Tak więc wszystko zaczyna się od tego, iż bliźniaki chcą na początku świętować Latowin razem, ale ostatecznie Dipper orientuje się, że Wendy wybiera się na pewną imprezę, a więc on też musi tam być. Pech chce, że w Latowin na miejscu pojawia się Latowin oszust, oszust z Latowin, cokolwiek. Summerwin Trickster w oryginalnej wersji. Generalnie jest to potwór, który atakuje i zjada dzieci. Aczkolwiek może tego nie zrobić, jeżeli dzieciaki przyniosą mu 500 cukierków. Wobec tego Dipper i reszta wybierają się właśnie pozbierać wszystkie cukierki dla Trickstera. Jeżeli już przy Tricksterze mamy się na moment zatrzymać, to kurde, porównując go do całej reszty tego serialu, to jest naprawdę straszna postać. Nawet w wersji polskiej ma całkiem spoko głos, aczkolwiek wracając do fabuły. Ostatecznie Trickster niestety nie dostaje cukierków, przez co zmienia się w jeszcze straszniejszą wersję samego siebie i zaczyna gonić dzieciaki. Te przez dłuższy czas uciekają przed nim do okolicznego sklepu, gdzie ten później zjawia się i pożera Susa, które później pożera jego od środka i ostatecznie Trickster w ten sposób zostaje pokonany. Ostatecznie okazuje się, że on sam jest stworzony z cukierków i umiera szczęśliwy, ponieważ zawsze chciał smakować i być przez kogoś zjedzonym w ten sposób. I zasadniczo tutaj kończy się odcinek, ponownie mamy happy end. Odcinek 13 można by uznać za całkiem nudny, nosi on nazwę Szefowa Mabel, jak sugeruje jego nazwa. W tym odcinku wujek Stanek musi wyjechać, wobec czego Mabel przejmuje jego stanowisko w tajemniczej chacie i staje się szefową, tyle że do końca jej to nie idzie, bowiem to komu się nie chce pracować, to Sus robi głupie pomysły, a Dipper sprowadza na miejsce atrakcje z żywych potworów, które tylko straszą gości. Aczkolwiek później, kiedy to już zaczyna trochę bardziej ogarniać, to faktycznie tajemnicza chata zaczyna rzeczywiście zarabiać. A w międzyczasie Stanek znajduje się w pewnym reality show, gdzie udaje mu się zdobyć całkiem sporo kaski, aczkolwiek pod sam koniec nie jest w stanie powiedzieć słowa proszę, przez co
traci wszystkie grosze, które zarobił. Ostatecznie zostaje z zerem, wraca do tajemniczej chaty, ponownie jest szefem i w sumie tutaj odcinek się kończy. Taki mały zapychacz, chociaż całkiem śmieszny był. Wszystko zaczęło się od kłótni Stanka z Mabel, ponieważ ta krytykowała jego metody prowadzenia biznesu, wobec czego ten rzucił jej wyzwanie bycia szefową przez pewien czas, więc później ten pojechał do reality show zdobywać kaskę. A szefowej Mabel z początku nie do końca szło. Następnie miejsce ma odcinek 14, czyli dziura bez dna i jak wskazuje tytuł, bohaterowie wpadają tutaj do dziury bez dna, ale zacznijmy od początku. Tak więc na początku odcinka Stanek zabiera bliźniaki i Susa do dziury bez dna, żeby wyrzucić śmieci i rzeczy, które nie są im potrzebne, tak więc wyrzucają śmieci i najwyraźniej buty Susa. Aczkolwiek oczywiście idąc logicznym tokiem rozumowania, oni do tej dziury muszą wpaść. Tak więc zaczyna mocno wiać, robi się burzowo i wpadają do dziury. Jako iż ta dziura jest bez dna, to spadają cały czas, będąc w takiej jakby nicości, wobec czego wpadają na pomysł, aby opowiadać sobie historię, to szybciej minie. W takim razie Dipper opowiada jako pierwszy. Tak więc w tej historii Dipper wybiega się do starego Maggaketa, a ten daje mu magiczny eliksir, który zmieni jego głos. Zatem Dipper wypija ten eliksir, jak się okazuje, jego głos rzeczywiście się zmienił i teraz mówi jak ziomek z reklamy telewizyjnej, nie wiem, promocję w Lidlu czy coś. Ostatecznie niestety nowy głos za bardzo mu nie sposował, ponieważ nikt go nie poznaje, kiedy mówi innym głosem i dochodzi później do kilku bardzo negatywnych wydarzeń, przez co Dipper wraca do Maggaketa, żeby jakoś to odwrócić i jak się okazuje wypił eliksir dający komuś głos gościa z reklamy, aczkolwiek o zachodzie słońca tu wszystko dobiegnie końca. Ewentualnie ma jeszcze możliwość wypicia innego eliksiru, który zmieni jego głos na zawsze, aczkolwiek Dipper stwierdza, że woli zostać przy swoim tradycyjnym, zwykłym głosie. Tak więc happy end, następnie słuchamy historii Susa, który to pewnego dnia grał sobie w tą grę typu pinball, cokolwiek, i okazał się w tym być totalnym szefem, bowiem wygrał, tyle że oszukiwał. Ostatecznie automat na tyle się na niego zdenerwował, że przeniósł jego, a także bliźniaków, którzy pomagali mu w oszustwie, właśnie do gry, do środka. W środku znajduje się czaszka, z którą wcześniej grał Sus, tak jakby, i teraz będzie dręczyć go za jego nieuczciwość, aczkolwiek ostatecznie Sus postanawia wyłączyć maszynę, co skasuje jego postęp, w sensie jego wynik. I ostatecznie dzięki Susowi wszyscy wychodzą z maszyny, a to jest od teraz jego największe nowe osiągnięcie życiowe. Ostatnia historia jest historią wujka Stanka, która opowiada, jak pewnego dnia stworzył futbota, przez co jakoś wygrał w futbolu amerykańskim i od tamtej pory wszyscy go lubili i tak dalej. Ostatecznie okazuje się, że dla wszystkich jest to beznadziejna historia, a więc Mabel opowiada swoją już ostatnią historię, w której to okazuje się, że wujek Stanek nie był do końca prawdomówny, a więc ta otworzyła dziennik Dippera, gdzie odnalazła wzmianki o szczęce prawdy, którą później udało się jej znaleźć, a następnie wsadziła ją do buzi wujkowi Stankowi, który zaczął mówić prawdę na wszystkie strony, co z drugiej strony okazało się być jeszcze bardziej uciążliwe, ponieważ Stanek, mówiąc prawdę, cały czas chociażby narobił sobie problemów z prawem, wobec czego bliźniaki ostatecznie zabierają mu szczękę, a następnie Mabel zrzuca ją do dziury bez dna, do której później wpadają i wracają do momentu opowiadania historii. Jakby to się wydarzyło centralnie przed rozpoczęciem odcinka i skrzynia, którą Mabel wrzucała do dziury, tak naprawdę zawierała w sobie szczękę prawdy. Tak jest. Ostatecznie okazuje się, że faktycznie dziura jest bez dna i działa to na takiej zasadzie, że jak już tam wpadniesz, to prawdopodobnie wyprze cię ona z powrotem na powierzchnię. Tak samo dzieje się z nimi, tak więc wpadli do dziury bez dna i z niej wypadli i odcinek dobiegł końca kolejnym happy endem. I tak oto przechodzimy do odcinka 15, czyli do głębokiej wody. W tym odcinku w Wodach Żółtok Małych miejsce ma najgorętszy dzień lata, wobec tego wszyscy wybierają się na okoliczny basen, gdzie jak się okazuje Wendy jest ratowniczką i poszukuje asystenta. Oczywiście Dipper postanawia kandydować na to stanowisko i ostatecznie zostaje ratownikiem i przejmuje swego rodzaju chrzest czy coś. W międzyczasie Mabel spotyka gościa, który jest tak naprawdę syreną uwięzioną w basenie.
Mabel zakochuje się w tym ziomku i stara mu się jak najbardziej pomóc, żeby go stąd uwolnić. Stąd zaczyna podkradać pewne rzeczy z zaopatrzenia basenu, a ten ziomek, który jest innym ratownikiem, oskarża Dippera o te kradzieże. Aczkolwiek ostatecznie udaje się jej uratować swojego koleżkę. Dipper traci tę fuchę. Aczkolwiek ostatecznie wszyscy żyli długo i szczęśliwie, ponieważ syrenkę udało się uwolnić. Swoją drogą w tym odcinku jest pewna ciekawa scena, w której Dipper robi syrenie sztuczne oddychanie, którego nauczył się jako ratownik. Aczkolwiek nie tak jak sobie myślicie, bo to jest sztuczne oddychanie za pomocą wody, którą wypił. Pod sam koniec odcinka, tak jak mówiłem, Dipper wylatuje z basenu. Wendy także, bo podkradała jedzenie w środku. A Sus ma trochę przesrane, bo uwolnił gumowe kaczki. Ostatecznie tylko Mabel jest tutaj smutna, bowiem straciła swoją miłość. Ten odszedł, aczkolwiek ostatecznie wysyła jej butelki, przez co ta jest szczęśliwa. W butelkach są listy od niego. W odcinku tym nawet pojawił się Gideon, który powróci trochę później i dalej realizuje swoją zemstę, ponieważ przewidział, że Stanek podsiądzie go na jego materacu, wobec czego wysmarował go klejącym czymś, więc Stanek nie ma jak odkleić się od materaca i zostanie tam na wieki. Aczkolwiek zdecydowanie najsmutniejszą częścią tego odcinka jest ten biedny ziomek, który utknął w kanale i kuźwa w napisach końcowych cały czas w nim siedzi. Przez długi czas jest smutny. Nie wiem, jakby Pennywise'a spotkał, może by się skolegowali, nie? Bez kitu. Hello, George. Kolejny odcinek to dywanowy szok. I jak nazwa wskazuje, wszystko rozchodzi się wokół dywanu. Otóż jakiś czas po początku odcinka, kiedy bliźniaki się bawili, Sus odnajduje sekretny pokój w domu, do którego nikt nie wchodził od dłuższego czasu. I okazuje się, że w środku znajduje się chociażby dywan, będący eksperymentem 78. Ostatecznie Dipper odnajduje klucz do tego pokoju i postanawia się do niego wprowadzić, bowiem wcześniej oboje pokłócili się o strych, na którym mieszkają. I w ten oto sposób dochodzi do następnej kłótni, ponieważ jedno z bliźniąt chce zamieszkać na dole, wyprowadzić się ze strychu. Co zresztą podłapuje wujek Stanek i postanawia wręczyć pokój osobie, którą bardziej polubi. Oczywiście to, kogo bardziej lubi, weźmie się z tego, kto będzie mu bardziej usługiwał, przykładowo wiążąc mu buty, czy pomagając mu w cudzysłowie. I początkowo Mabel wygrywa z Dipperem, aczkolwiek później oboje znajdują się w pokoju i poprzez pocieranie się o dywan powstaje jakaś dziwna energia. I jeżeli jesteś nią napełniony i dotkniesz innej osoby, to wówczas zamienicie się osobowościami. I tak samo dzieje się w tym przypadku. W ciele Dippera znajduje się Mabel, a w ciele Mabel znajduje się Dipper. Oboje zaczynają się o to kłócić, później każde z nich zaczyna żyć życiem kogoś innego, co jest uciążliwe dla jednej oraz dla drugiej osoby. Ostatecznie wszystko kończy się w taki sposób, iż Dipper przekminił plan powrotu do własnego ciała, tak więc zabiera Mabel i jej koleżanki na sam dół na dywan i już przeniósł się do własnego ciała po potarciu się o dywan, po dotknięciu Mabel, w sensie po dotknięciu siebie. Aczkolwiek wówczas cała reszta ogarnęła, jak tak naprawdę to działa i przez kilka dobrych minut wszyscy zamieniają się ciałami. Pod koniec nawet na miejscu pojawia się stary McGucket, który goni świnię, którą chce zjeść. Aczkolwiek koniec końców każdy wraca do swojego ciała, McGucketa wywalają z chaty, a Sus ma dziewczynę, z którą pod koniec odcinka się rozejdzie. A Dipper ostatecznie na dobre wprowadza się do swojego pokoju, jednakże tyle brakuje mu siostry, że wraca na górę i ostatecznie znowu mieszkają razem. Tak więc ten na to sposób wypada kolejny odcinek, a my możemy przejść dalej. Tak więc przechodzimy do 17 odcinka o bardzo dziwnym tytule Crazy Chłopaki, w którym to Mabel i jej koleżanki są bardzo mocno podekscytowane możliwością pójścia na ich koncert, co wyśmiewa Wendy z Dipperem poniekąd. A skoro już o nich mowa, to niedługo później do akcji wkracza Robbie, który rzekomo nagrał i napisał piosenkę dla Wendy. Aczkolwiek później Stan i Dipper odkrywają, że w piosence jest zawarta ukryta wiadomość, która ma sprawić, żeby Wendy się w nim zakochała i później wykorzystają ten fakt. Aczkolwiek w międzyczasie Mabel ze swoimi przyjaciółkami odkrywa, że Crazy Chłopaki to tak naprawdę banda klonów sklonowanych przez ich szefa, którzy mają dla niego zarabiać i on ich trzyma w klatce i w ogóle jest taki bardzo nieludzki. Ostatecznie klony zostają uwolnione i zamieszkują na strychu tajemniczej chaty, a zły menadżer, czytaj twórca klonów, zaczyna ich poszukiwać. W tym samym czasie Stanek z Dipperem wybierają się do Wendy z Robim i pokazują jej, że piosenka Robiego no, nie jest tym,
czym mogłoby się jej wydawać na początku. I ostatecznie ta rzuca Robiego, aczkolwiek później Dipper próbuje zaprosić ją na randkę, ona też go zlewa i później crazy chłopaki zostają wypuszczeni przez Mabel, żeby zaznać wolności, więc wychodzą w dzicz do lasu i pewnie no ciężko będzie im tam przeżyć, ale okej, powodzenia. Następnie przechodzimy do odcinka 17, w którym to na samym początku Stanek ma zająć się Waddlesem, czyli tą świnią, aczkolwiek nie chce mu się tego robić, wobec czego przywiązuje ją na dworze i wraca do pracy, aczkolwiek później przylatuje jakiś wielki stwór i porywa świnię. Okazało się, że jest to stwór, na którego poluje Dipper z Susem, więc wszyscy wybierają się na jego poszukiwania. Ostatecznie dochodzą do opuszczonego kościoła znajdującego się gdzieś w lesie, które jest całkiem ciekawym miejscem od środka, bo chociażby są tam dinozaury. Takie, wiecie, jak ten. Stanek wyczuwa w tym możliwość zarobienia dużych pieniędzy, wobec czego postanawia zrobić z tego atrakcję, a obrażona Mabel postanawia się już nigdy więcej do niego nie odezwać. Co więcej, Dipper wkurza się na Susa, ponieważ ten w jakiś sposób zniszczył wszystkie dowody związane z tym stworem. Ostatecznie udaje się im odnaleźć Waddlesa, a także jajo, z którego wykluwa się mały dinozaur, który w międzyczasie zjada starego McGucketa, który jakimś cudem się tam znalazł. Ostatecznie wszystkim udaje się stamtąd uciec, w całości nic złego się nie dzieje. Pod koniec odcinka wszyscy jadą do domu, a Dipper nawet zdobył w tej wycieczce kieł dinozaura. No i w tym momencie jesteśmy już przy odcinku 19, czyli pierwszym odcinku końca pierwszego sezonu Wodogrzmotów Małych i teraz zacznie dziać się coś więcej, więc lecimy z tym. I wszystko zaczyna się od tego, iż Gideon włamuje się do tajemniczej chaty, żeby wykraść z sejfu akt własności tajemniczej chaty, aczkolwiek zostaje przepędzony miotłą przez Stanka. I po tej porażce przyrzeka zemstę, a także otwiera swoją książkę, skąd po raz pierwszy dowiadujemy się o Bilucyferce, który jeszcze nie będzie jakoś mega ważny, ale niedługo będzie. Chwilę później Gideon odprawia rytuał, w wyniku którego wywołuje Bilucyferkę, co zresztą widzi Mabel z Susem. Bill okazuje się być demonem, który wie wszystko o wszystkich, a Gideon rozkazuje mu zdobyć klucz do sejfu, w którym znajduje się akt własności. Tak więc Mabel i Sus dowiadują się o tym wszystkim, a następnie biegną do tajemniczej chaty, żeby uratować wuja. Tam znajduje się Dipper, który dowiedziawszy się o nich o złym trójkątnym gościu, otwiera swój dziennik, gdzie jak się okazuje, Bilucyferka jest najpotężniejszym demonem i pod żadnym pozorem nie wolno go przyzywać, tak? Ostatecznie Bill wchodzi do głowy Stanka, aczkolwiek w dzienniku Dippera jest opisane pewne zaklęcie, mianowicie można wygonić demona wchodząc do głowy jego ofiary. I następnie cała trójka wchodzi do głowy Stanka. Teraz znajdują się w głowie Stanka i mogą przeglądać jego wspomnienia, aczkolwiek dostać muszą się do tego związanego z szyfrem do sejfu. Aczkolwiek w pewnym momencie rozdzielają się, ponieważ Dipper chce wejść do wspomnień związanych właśnie z samym sobą i dowiedzieć się, co wuj tak naprawdę o nim sądził przez cały ten czas, i rezultat nie jest zbyt pocieszający, bowiem uważał go za frajera. W międzyczasie Sus, Mabel i kilka innych gości z głowy Franka, w sensie Stanka, dalej poszukują wspomnienia o szyfrze. W pewnym momencie miejsce ma całkiem ciekawa scena, w której Sus otwiera pewne drzwi, skąd dowiadujemy się, że Stanek trzyma coś dziwnego za automatem, aczkolwiek nie dowiadujemy się w tym momencie nic, dowiemy się tego najpewniej w drugim sezonie albo pod koniec tego. Ostatecznie Bilucyferka pod postacią innego Susa wykrada to wspomnienie i ucieka, a Bill nie chce go gonić, bowiem jest obrażony na wujka, myśląc, że ten chce się go pozbyć, patrząc na poprzednie wspomnienia. W międzyczasie w jakiś sposób Gideon dzwoni do Billa, aby ten podyktował mu kod, i ten też to robi, aczkolwiek ostatecznie Mabel strzela z pistoletu na takie przyssawki do kodu, a ten wpada do dziury bez dna, ponieważ nagle otworzyły się drzwi do wspomnienia z odcinka z dziurą bez dna i to jest dokładnie ta rzecz, która wtedy wpadła do dziury. To jest bardzo ciekawe w rewatchu później. I w tym momencie Gideon zrywa ich umowę, postanawia wdrożyć do życia plan B, a Cyferka trochę się podkurza i pojawia się w swojej wściekłej formie. I nie jesteś sobą, kiedy jesteś wściekły, zdecydowanie. Sam zabiera wszystkich na taką jakby arenę i zaczyna ich straszyć różnymi koszmarami, a w tamtym czasie Dipper poszukuje wyjścia, aczkolwiek przez przypadek znowu natrafia na tamto wspomnienie, w którym Stanek rzekomo stwierdził, że ten jest frajerem, aczkolwiek okazuje się, że mówił o samym sobie, że sam był frajerem w jego wieku. I że później ojciec zapisał go na boks i ostatecznie to utwardziło go i w przyszłości stał się twardszy i tak dalej. I w ten właśnie sposób
chce postępować z Deeperem, dlatego chociażby był dla niego taki szorstki i tak dalej, ale sam mówi, że jest z niego dumny. Przez co Deeperowi wraca wiara w siebie, potem pojawia się właśnie w tym wspomnieniu przez przypadek i okazuje się, że będąc w głowie Stanka, jest w stanie zrobić dosłownie cokolwiek. No i w tym momencie wraca, pojawia się na arenie, gdzie Bill Cyferka straszy całą resztę i ostatecznie pokonuje go i wszyscy wychodzą z głowy Stanka, aczkolwiek to jeszcze nie koniec, bowiem jak się okazuje, Gideon ich wszystkich przechytrzył i za pomocą dynamitu udało mu się wykraść akt własności, przez co pozbawił ich tajemniczej chaty, która pod koniec zostaje tak jakby prawie zniszczona przez ojca Gideona. No i w tym odcinku wszystko dobiega końca, a prawdziwy finał będzie mieć miejsce w odcinku 20, o wdzięcznym tytule Gideon powstaje. Tak więc wszystko zaczyna się od tego, iż Deeper ma koszmar, że Gideon pozbawił ich chaty, wywalił na zbity pysk, a później ci zamieszkali z babcią Susa i jak się okazuje, tak wygląda rzeczywistość. Tak więc przez całą resztę odcinka państwowie będą starać się odebrać Gideonowi ich chatę, którą im odebrał, aczkolwiek początkowo im to nie wychodzi, a Gideon chce stworzyć w jej miejscu Gideoraj. Czytaj w oryginalnej wersji dużo ładniej Gideoland. Aczkolwiek później okazuje się, że tak naprawdę dlatego tak bardzo zależało mu na tej chacie, ponieważ uważa, że pierwsza część dziennika, w sensie pierwszy tom, znajduje się gdzieś na jej terenie, a Gideon chce zdobyć oba. I jak wiecie, Deeper odnalazł ten tom, już to nie jest jedynka, a trójka, więc Gideon się trochę przeliczy. Aczkolwiek skoro już o trójce mowa, to Mabel z Deeperem zgadują się z krasnoludami z pierwszego odcinka, aby ci pomogli odebrać im chatę od Gideona, aczkolwiek ten trochę nimi manipuluje i ostatecznie okazuje się, że te stają przeciwko Deeperowi i Mabel i w tym momencie Gideon zabiera Deeperowi księgę. I okazuje się, że tak naprawdę zdobył trzecią część i pierwszej dalej mu brakuje, a chce posiąść wielką moc, którą da się posiąść tylko i wyłącznie mając całą trylogię czy coś. Wobec czego stwierdza, że Deeper na pewno ma gdzieś część pierwszą i leci jej poszukać. Oczywiście najpierw musi znaleźć Deepera. W tym momencie warto także zwrócić uwagę na fakt, iż dosłownie całe miasto jest przeciw państwom i wszyscy trzymają stronę Gideona, bo są z jakiegoś powodu w nim strasznie dosłownie zakochani. Tak więc Gideon odpala wielkiego Gideona, czyli takiego gigantycznego mecha, taką wielką zbroję dla niego i po ubraniu jej zaczyna poszukiwać Deepera i ostatecznie odnajduje ich i goni Deepera, Mabel i Susa, którzy uciekają przed nim autobusem. Ostatecznie niestety Gideon łapie ich, następnie odrzuca Deepera i dochodzi tutaj do pierwszej brutalnej, horrorowej sceny, bowiem Deeperowi zaczyna lecieć krew z nosa. To jest zbyt brutalne, powiem. Aczkolwiek wtedy Deeper zebrał się w sobie, bierze rozbieg i wskakuje do środka, przebijając się przez oko wielkiego Gideona i dalej zaczynają się bić w środku. Generalnie to działa tak, że ruchy Gideona są kopiowane przez wielkiego Gideona, więc no niczym dobrym się to nie skończy. Koniec końców wielki Gideon spada, zostaje rozbity na wiele kawałków, aczkolwiek Mabel z Deeperem wychodzą z tego w całkiem dobrej kondycji. I wówczas w tym miejscu zlatuje się dosłownie całe miasto i pamiętacie, jak mówiłem, że Gideon jest najbardziej wkurzającą postacią w całym serialu? Otóż nie dość, że on sam w sobie jest wkurzający, to też w tym miejscu zaczyna łamać, mówi, że to oni go napadli i w ogóle, i wówczas wpatrzona w niego policja chce aresztować Mabel i Deepera, aczkolwiek wtedy na miejscu pojawia się Stanek, który udowadnia wszystkim, że to Gideon jest tym złym i tak naprawdę szpiegował wszystkich już od dłuższego czasu, bo gość tam ma dosłowne centrum dowodzenia. Okazuje się, że w znaczkach, które Gideon porozdawał mieszkańcom miasta, znajdują się ukryte kamery i każdy z nich był przez niego szpiegowany. Okazuje się, że Gideon wszystkich oszukał i teraz to on zostaje aresztowany i tak, happy end. Pod sam koniec odcinka Deeper zwierza się Stankowi, pokazuje mu odnaleziony przez siebie dziennik. Jeszcze dodam, że w końcu odzyskali chatę i teraz spokojnie znajdują się w tajemniczej chacie ponownie. Aczkolwiek Stanek zabiera dziennik i stwierdza, że to tak naprawdę bujdy na resorach i żadnych potworów, stworów, demonów o trzeciej w nocy nie ma. I w ten właśnie sposób większość moich wczesnych lat kanału idzie do kosza. Tak samo jak dzieje się z książką, którą zabiera Stanek i pod koniec odcinka widzimy wielką zapowiedź kolejnego sezonu. Mianowicie Stanek wchodzi do swojego sekretnego pomieszczenia, które znajduje się za automatem i zjeżdża windą w dół. Jak się okazuje od samego początku, to on był właścicielem pierwszej części dziennika i teraz ma wszystkie trzy części. Po tylu latach udało mu się je odnaleźć. Teraz odpalił jakieś zaklęcie, otworzył portal i teraz coś się zacznie.
Ciekawe co? Dowiemy się w następnym sezonie, jeżeli będziecie chcieli obejrzeć kolejne części tego filmu. Jeżeli chcecie wiedzieć, co tak naprawdę Stanek tutaj zrobił i jakie zaklęcie rzucił, no to dowiecie się już w drugim sezonie, ponieważ pierwszy właśnie dobiegł końca. Mam nadzieję, że wam się spodobało, napiszcie koniecznie w komentarzach, czy chcecie więcej tego typu filmów na kanale. W tym momencie będę się już żegnał, więc wielkie dzięki, że dotrwaliście ze mną do tego momentu. Trzymajcie się, miłego dzionka wam wszystkim i siemano, słyszymy się niedługo w kolejnych filmach, nie?